W ostatnim czasie krajobraz wielu bałtyckich plaż uległ znacznej zmianie. Ostatnie sztormy spowodowały zniszczenia m.in. w Lubiatowie. Tak wygląda obecnie wejście na plażę numer 44, czyli najbardziej popularne miejsce wśród plażowiczów w Lubiatowie. Niegdyś szeroka plaża niemal przestała istnieć, z klifu musiały zniknąć znajdujące się na nim ławki, a zejście z betonowych płyt zostało zniszczone. Teraz mieliśmy dość silny sztorm z kierunków zachodnich i północno-zachodnich. Siła wiatru w porywach do 80 stopni Beauforta i praktycznie cały odcinek lubiatowski, który Lubiatowo to jest odcinek od kilometra brzegu 158, czyli lekko na wschód od rzeczki Bezimiennej, aż do kilometra 167, to jest mniej więcej na wysokości Słańszewo, to praktycznie na tych 9 kilometrach 7 kilometrów brzegu podlegało abrazji. Czyli zjawisku, w którym morze zawiera ląd. W tym przypadku spowodowane to było gwałtowną pogodą. Generalnie wysoka woda, silny wiatr powodowało uderzenie fali w brzeg i podcinanie tej wydmy. Gdzieniegdzie wydmy są wyższe, gdzieniegdzie niższe. Stąd też było takie powiedzenie, że było takie stwierdzenie, że tam jest podcinany klif. Klifu tu nie mamy, są to po prostu wysokie wydmy. I największe zniszczenie, taka największe wejście tej wody w brzeg właśnie miało miejsce tutaj na odcinku od rzeki, od ujścia rzeczki Lubiatówki do mniej więcej kilometra 165. Czyli do około kilometra na zachód od wejścia numer 44. Straty oszacowane przez służby ochrony wybrzeża wyniosły 3 260 000 zł. To są przede wszystkim wały wydmowe, które zostały zniszczone oraz zadrzewienia, zalesienia, zatrawienia i wszystkie te budowle biotechniczne, które były przez Urząd Morski odbudowywane. Jak również zejścia na plażę. I tutaj też zła wiadomość, że praktycznie na odcinku lubiatowskim większość zejść na plażę została na tyle podcięta, że nie nadają się do schodzenia albo schodzenie jest bardzo, bardzo utrudnione. Obecnie służby Urzędu Morskiego w Gdyni zabezpieczają zejścia na plażę, a następnie w planie mają zamiar udrożnić wjazdy na nią tak, aby móc przystąpić do naprawy szkód. Wszystko to jednak najprawdopodobniej uda się zrobić dopiero na wiosnę. Przed nami 3 miesiące, w których będą się zdarzać nam sztormy i trudno nam na ten moment ocenić, jak silne będą i jak wielkie straty poczynią. Jak informuje Urząd Morski, zniszczenia w obrębie plaży w Lubiatowie obserwowane są przez nich od lat 70. ubiegłego wieku, a więc już ponad 50 lat. Od czasu wyznaczenia wtedy linii brzegowej cofnęła się już ona łącznie 135 metrów w głąb lądu.